prowadząc nasze badania, zaskoczyła nas skala dwudziestowiecznej przebudowy pałacu i jak monumentalnie dokonano tej przebudowy. Właściwie całe podziemia są wykorzystane, są przetworzone przez tą przebudowę. Jest to nowa kreacja stworzona przez Niewskiego z bardzo solidnych, bardzo dobrych materiałów. Zaskakuje stosunkowo mała ilość zabytków pochodzących z XX wieku. Być może większość z nich po prostu została zabrana czy wykorzystana przez Niemców. Mamy oczywiście ślady urządzeń elektrotechnicznych, mamy ślady radia międzywojenne, infrastrukturę międzywojenną, elektryczną, chociażby infrastrukturę XIX i XX-wieczną. Natomiast jest tego naprawdę stosunkowo mało w stosunku do skali pałacu i do przestrzeni, którą odsłaniamy. Pałac Bryla w momencie odzyskania niepodległości był budowlą dość degradowaną. On zbudowany jako obiekt rezydencjonalny w XIX wieku został zdegradowany, przez chwilę był centralną telefoniczną, biurami, stracił ten swój reprezentacyjny kontekst. W momencie, kiedy po odzyskaniu niepodległości tymczasowo umieszczono w nim siedzibę Ministerstwa Spraw Zagranicznych, myślano ciągle o budowie nowego gmachu. Ale lata leciały, a tej nowej siedziby ministerstwa ciągle nie było. I dopiero w latach 30. Bogdan Pniewski przekonał ministra Becka, że no, konkurs architektoniczny i przenosiny ministerstwa stąd to może nie jest najlepszy pomysł. I w sumie on to zrobi najlepiej. I zrobił to najlepiej, to znaczy Bogdan Pniewski jako mistrz architektury reprezentacyjnej i rezydencjonalnej zajął się tym tematem perfekcyjnie. Niewski jako twórca nowej architektury podszedł do tego bardzo swobodnie. Przekształca w zasadzie kompletnie wnętrza, to znaczy robi zupełnie nowe wnętrza, zmienia komunikację, przekręca klatkę schodową. Tak samo dość luźno potraktował dziedziniec, który obniżył o metr, po to, żeby ten pałac mu wyskoczył do góry i żeby się wydawał bardziej monumentalny. I ta cała monumentalność i reprezentacyjność to jest ten leitmotiv, który tu Bogdan Pniewski wprowadził. Polskie rzemiosło było znakiem w ogóle rozpoznawczym sztuki dwudziestolecia międzywojennego i tutaj w Pałacu Bryla ono osiągnęło najwyższy poziom. Tu mamy cały zespół kamieniarki wydobytej z wykopów. To są eliptyczne nisze, czyli wnęki, które pojawiły się w miejscu okien zamurowanych przez Pniewskiego. To są parapety spod okien, tu jest fragment bonia, to są okna z piętra, to są ślady krat, to jest fragment z dekoracji parteru. To wszystko było naprawdę na najwyższym poziomie, czego resztki zresztą teraz tutaj znajdujemy. Mimo leżenia przez kilkadziesiąt lat w ziemi, to ciągle robi wrażenie. Niewski miał wybitny talent do cytowania antyku w modernizmie, czy cytowania klasyki w modernizmie. I to jest to, co sprawiło, że był tak chętnie zatrudniany przez wszelkie instytucje publiczne, no bo te jego budowle były zarazem nowoczesne, ale również monumentalne, więc odpowiadały tej potrzebie pokazania mocy i potęgi Rzeczpospolitej.